Będziemy potrzebować zatyczki. Wow, ile słomek! Włóż do długiej tuby. Skróć stojak od pizzy. Przymocuj pionową nogę. Wybierzmy koraliki. Sterowanie trzema przyciskami. To prosta i funkcjonalna suszarka do włosów. Kochanie! Czy bawimy się w chowanego? Co za puszysta kulka! Halo, halo? A, tu jesteś! Potrzebujesz uczesania. Po strzyżeniu kosmyki natychmiast odrosły. O, wow. Matko! Potrzebujemy pomocy! Proszę nam pomóc! Moje dziecko ciągle plącze się we włosach! Nie ma problemu, zadziałam swoją magię. Niedługo się w nich utopi. Na takie okazje mamy małą suszarkę. Niesamowite! Dziękuję bardzo. Udekoruj babeczkę bitą śmietaną. Pycha! O, słodka woda! Wypełnij słoik bitą śmietaną. Przyklej na nim etykietę. Instrukcje pomogą ci to rozgryźć. Pianka do kąpieli jeszcze nigdy nie była tak delikatna. Kochanie, czas na kąpiel! A dla zabawy dodajmy trochę bitej śmietany. Jedną łyżkę. Ups! Moja mała babeczka. Hej, kto prosił o ręcznik? Ale jesteś zabawna. Teraz ty też. Mamusia musi odpocząć. Wysuszmy się, maleństwo. To napój Chupa Chups. Dodajmy żelatyny. Wypełnij maseczkę napojem. Rozłóż owoce i pozostaw produkt do stwardnienia. Mamy odżywczą maskę. Włóżmy to do pudełka. Udekoruj kolorowymi naklejkami. Owocowa maseczka odświeży skórę. Wczoraj była szalona impreza. Kotku, ja w ogóle nie spałam. No, jak wyglądam? O nie. Pomoże mi maseczka owocowa. Muszę tylko ją założyć. Nie, to nie wystarczy. Witamy w naszym salonie. Poproszę to, co zawsze. Twoją kartę, proszę. Okej. Przepraszam, nie ma tu żadnego podobieństwa. Czy tak źle wyglądam? A, to pewnie maseczka. A, przepraszam za nieporozumienie. Nie szkodzi, spieszyłam się. Napełnijmy miskę truskawkami. Zblenduj je. Wlej. Dodaj wody. Pomóż nam to zamrozić, Elza. Natychmiastowe zamrożenie. Włóż słomkę do galaretki truskawkowej. Gotowe. Wyczołgał się gumowy robak. Ile ich tutaj? Hej, chcę nową fryzurę. Umieść jaskrawe plamy na czepku. Mamy fajne dredy. Jadalne włosy to coś nietypowego. A, jaki wspaniały dzień. Mamo, mamo! Spójrz na ten kwiat, który znalazłam. Piękny. Mamo, jestem głodna. Moje żelki są dobre na przekąskę. Yummy. Thank you. Kto tam? To gniazdo? Dzieciaki, czy jesteście głodne?
Podzielę się z wami. Więc? Co się znalazłam? Chodź, pokażę ci. Co za ładne ptaki. Nakarmmy je. Mamo, masz nową fryzurę? Bob? Podoba mi się. Wyczyść twarz lalki. Teraz popracujmy nad resztą. Narysuj oczy, brwi i zabawny uśmiech. Przygotuj wykroje odzieży. Dodajmy do koszulki bufiaste rękawy. Podkreślmy talię paskiem. Wow, kocham gumę. Co? Muszę już oddać? No dobrze. Zrób fryzurę z gumy. Nie? O tak. Przykryj głowę po lewą. Wytnij koronę. Królewna balonowa jest władczynią Królestwa Cukierków. Dzieci, czas na zabawę. Hej! Królewno balonowa, co cię tu sprowadza? Słodki zapach przyciągnął kucyka. O nie, twoje włosy. Ach, to przydarza mi się cały czas. Wow, super! Twoje włosy są zrobione z prawdziwej gumy. Jedzcie, dzieciaki. To jest niesamowite. Może poczytamy razem. La, li, lu. Pałeczki Lukrecji są przydatne do lokówek. Te gumki wystarczą w zupełności. Oto różowa tkanina. Wytnij koło. Schowaj wszystkie lokówki. Teraz żadna nie zginie. Masz takie ładne loki. O, dzięki, ty też. Przepraszam, spóźniłam się. Co robicie? O, pączek. Czytałyście tę ogromną książkę? A co to za rzeczy? Kiedy nakręciłyście włosy? Ja też chcę loczki. Mamy ci pomóc? Jasne. Te lokówki są idealne do loków. Zróbmy to. Teraz musimy trochę poczekać. Czas rozpleść, dziewczyny. Co za niesamowite loki. Co za nudny dzień. Chwileczkę. Zupełnie zapomniałam o ważnym spotkaniu. Muszę się przygotować. Lśnię jak gwiazda. Ale tego jest za dużo. Pomóż mi, Lalilu. Pożyczmy trochę słodyczy ze stołu. Wytnij lustro z jadalnego srebra. Rozpuść białą czekoladę. Dodaj barwniki spożywcze i brokat. Ostrożnie ułóż kolory w komórkach wafla. Proszę bardzo, teraz uzyskasz idealny makijaż. Wow, dzięki, Lalilu. No to jak wyglądam? O wiele smaczniej. To wszystko dzięki jadalnej palecie. Czy wiesz, że MMMsów można używać również do makijażu? Weź trochę pianek. Rozpuść je w kąpieli wodnej. Mamy słodką ucztę. Dobrze wymieszaj. To cukier puder. Wymieszajmy. Ugnieć masę równomiernie. W środku znajdzie się chrupiąca drażetka M&M's.
Jesteś po raz pierwszy w Lalitown. Zapraszamy wszystkich na prezentację jadalnej farby do włosów. Nie przechodź obojętnie. To coś nowego. Robimy barwnik z cukru pudru, pianek i cukierków. O, uwielbiam eksperymenty. Może spróbujesz? Oczywiście. Ale kolorowe. Spróbuję żółtego. Wezmę wszystkie kolory. Oh my goodness! To najlepszy sposób na farbowanie włosów. Nasze żelki mi się tańczą. Zmieńmy jedną z nich w błyszczyk. Użyj końcówki pędzla. Zrób pędzel z wykałaczki i filcu. Błyszczyk do ust miś. Jest słodki. Katie czyta książkę i je owoce. Hej! O, prawie zasnęłam z nudów. Pobawmy się. Moja mama dała mi taki fajny błyszczyk. Jest jak galaretka. Wygląda jak miś. Tak, ale nie jest jadalny. Chociaż pachnie jak marmolada. Zobacz. Zapach żelków. Chcę jednego dla siebie. Proszę bardzo, częstuj się. Mary uwielbia spotkania przy herbacie. A jeszcze bardziej uwielbia desery. Co mam dzisiaj zjeść? Ciasteczka? Nie, te z czekoladą są za słodkie. Wow! Czy to łóżko? Nie wiem, skąd się wzięło. Ale kogo to obchodzi? Jest pyszne! O nie! Moje łóżko! Ukradli je słodcy złodzieje! Przestań je gryźć! Co? Chcesz kawałek? Zapytaj, mogę się podzielić. Muszę teraz zrobić nowe. No trudno. Co za dziwna dziewczyna. Będzie więcej dla mnie. Potrzebuję wygodnego fartuszka. Wytnijmy kawałek materiału w gwiazdki. Zaciśnij bawełniany pasek w ten sposób. Fartuszek słodko wygląda z falbankami i koronką. Dodaj ramionczka i pasek. Mamy zdjęcie smacznego ciasta. Właścicielka tego fartuszka pewnie lubi słodycze. Fartuszek jest gotowy. Ale dla prawdziwej kucharki jest jeszcze ważniejsza rzecz. Kucharska czapka. Możemy zrobić ją z paska tektury owiniętego materiałem i pufiastej góry. Wow. Teraz włosy nie będą ci przeszkadzać. Czas iść do kuchni. Kasia to kucharka samouk. Spędza każdą wolną chwilę w kuchni. Ma tyle pomysłów na nowe potrawy. Twoje ręce muszą być czyste, zanim zaczniesz gotować. Czapka kucharska jest gotowa, a na moich rękach zapomniałam. Au, parzy! Oczywiście muszę założyć rękawice. Teraz pamiętam. Bezpieczeństwo to podstawa. Tęskniłam za pieczeniem. Skąd wzięłam ten nowy przepis? Znalazłam go na Lalilu. Jest pyszny. Weź pustą puszkę coli. Możemy zrobić z niej miedziany garnek. Dodaj dekoracyjne haki. Sprężyna i drewniana wykałaczka to idealne połączenie. Możesz mieszać wszystko, co chcesz tą trzepaczką. Kasia miesza krem. Musi dobrze go wymieszać, żeby był w sam raz. A teraz przeozdób trzypoziomowy tort. To poważne zadanie. Ale Kasia sobie poradziła. Wow. I jest bardzo smacznie. Jest cała armia gumowych żelków. Wybierzmy te najsmaczniejsze. Lalilu! Wołają do nas. Zagotuj trochę wody. Są bąbelki? Zrób żelkom kąpiel wodną i daj się im rozpuścić. Wypełnij nimi silikonową foremkę i zaczekaj chwilę. Wow, to dziecko żelek! Witamy w naszym świecie! Kasia spędza całe dnie na robienie deserów. Ale zawsze chce coś jeszcze. Od zawsze chciałam być mamą.
Chciałabym mieć słodkie dziecko. Skąd mam je wziąć? Zdecydowała się znaleźć przepis. Potrzebuję moich wszystkich książek kucharskich. Przewertujmy tą. I tą? Tu też nic nie ma. Ciasta, budynie i babeczki. I żadnego przepisu na to, skąd wziąć dziecko. Sama je sobie zrobię. Dzieci są zrobione z gumowych żelków. Wiem to na pewno. Potrzebuję dużej miski, trochę talentu, magii i moje życiowe marzenie. I zdarzył się cud. W misce jest słodkie dziecko. Wyszło jej za pierwszym razem. Matczyna miłość tchnęła życie w dziecko. I zamieniła garść gumowych żelków w prawdziwe dziecko. Co się stało z włosami dziecka? Czas użyć piankoliny. Zrób 4 sznurki i zakręć je. Zróbmy czapeczkę dla dziecka z pianek. Pycha! Przyozdób pieluszkę napisem słodziak. Jest piękna. Brokatowe gwiazdki pojawiły się na czapce. Buteleczka z zapięcia koralika, cekina i cukierka zawsze uspokoi dziecko. Musimy tylko zawiesić jej smoczek na szyi i zawsze może coś zjeść. Teraz już nie będzie grymasić. Mała Candy uwielbia siedzieć u mamy na kolanach. Kasia też kocha spędzać czas z córeczką. Są nierozłączne. Mama wzięła nawet wolne, żeby pobyć z córeczką. Połówki krakersów to świetny materiał budulcowy. Połącz je klejem spożywczym. Dodaj słodkie wafle. Dwie chrupiące słomki stały się solidnymi nogami. Samo łóżeczko też będzie zrobione z wafla. Wygląda na to, że możesz zbudować z tego cały zamek. Słodkie słomki są idealne na boki. Nikt nie wypadnie. Wata cukrowa zamiast materaca. To marzenie! Zróbmy kocyk ze słodkich wstążek. Podgrzej je i połącz kolory, aby powstał tęczowy kocyk. Przyozdób łóżeczko maleńkimi piankami. To jest miłość! Po chwili pracy kołyska od najlepszej cukierniczki jest gotowa. Candy będzie miała w niej słodkie sny, a mama nareszcie się wyśpi. Śpi, kochanie. Mam nadzieję, że zobaczysz magiczny ląd, gdzie góry są zrobione z lizaków, a chmurki z waty cukrowej. Możemy zrobić wielki pączek z piankoliny. Pomaluj go lakierem, żeby zrobić polewę. A posypka i brokat sprawią, że będzie jeszcze łatwiej. Mama zostawiła dziecko w kuchni dosłownie na moment, a ona już zaczęła bawić się ciastem. Ach, Candy, jesteś zupełnie jak twoja mama. Muszę wykąpać cię w mleku. Ale potrzebujemy koła do pływania pączka. To świetny pomysł. Dobrze, że zrobiłam wielkiego pączka z resztek ciasta. To odpowiedni rozmiar dla ciebie. Plastikowy pojemnik zamienia się w basenik. Bez rączek. I musi mieć nowy kolor. Wyłóż go folią aluminiową. Fale papieru piankowego chcą podmyć ci nogi. Dziś pływa tu dzidziuś. Śmieszna buźka na basenie każdego pocieszy. Potrzebujemy drabiny, żeby ostrożnie do niego wejść. Zrób kilka mocnych stopni i ramę z drutu. Teraz wszystko jest gotowe. Musimy tylko wypełnić go ciepłym mlekiem. Temperatura jest odpowiednia. Możemy pozwolić Candy popływać. Kapitan dobrego statku Pączek jest gotowy podbić mleczne rzeki i cukrowe brzegi. Nie rozpuszczaj się, kochanie! Teraz dziewczynka jest czysta. Zapisz ten przepis. 1 kokosowy żelek. I miś żelek. Złącz je, żeby zrobić buteleczkę. Zaznacz miarkę, żeby można było wsypać odpowiednią ilość słodyczy. Candy bawiła się przez cały dzień i odkryła wiele nowych, ciekawych rzeczy.
Ktoś tu jest głodny. Czas coś przekąsić. Masz dobry apetyt. Dziecko wypiło całą butelkę i powoli zasnęło. Dwie podpórki i poprzeczna deska. Ta konstrukcja jest prosta. Zrób siedzenie z krakersów. Zawiesimy je na słodkich wstążkach. Nie zapomnij o pasach bezpieczeństwa. Niedaleko domu, otoczona zielenią, Kasia zrobiła huśtawkę ze słodyczy. Jest kolorowa, wygodna i bezpieczna. Candy uwielbia się na niej bawić. Słychać jej śmiech przez cały dzień. Weź buteleczkę farby. Usuń wszystkie złączenia. Wygląda dość prosto, ale w środku... O tak, w środku jest Nutella. Przyklej etykietkę i gotowe. Smacznego! Zajęcie się dzieckiem zajmuje Kasi każdą chwilę i zupełnie zapomniała o sobie. Mama też musi odpocząć. Czas się zrelaksować. Ach, skończyły mi się maseczki. Ale mam słodycze. Czekoladowa maseczka? Prawie. Maseczka z Nutelli. Nałożę ją i poczekam kilka chwil. Pycha. Muszę skończyć te resztki. Hihi. Zmyj maseczkę gorącym ręcznikiem. Skóra jest posmarowana masłem kakaowym i pięknie błyszczy. Mam szczęście, że mam taką słodką córeczkę. Mama jest szczęśliwa. Jeśli podobały Ci się jej przygody, daj nam lajka. I subskrybuj Lali Lu. Mamy najsłodsze pomysły dla naszych lalek. Pomaluj wannę Nancy na brązowo. Zacieki polewy z papieru piankowego wyglądają pysznie. Jest na niej napis Nutella. Użyjemy rożków do lodów jako nóżek. A w środku jest dużo pianek. Ta wanna jest pyszna. Spędzisz w niej bardzo słodkie chwile. Ta stara wanna wygląda nudno. Nancy musi kreatywnie podchodzić do problemów. Jak zmienić ją tak, żeby wyglądała jak moje ulubione słodycze? Wiem, Nutella zawsze mi pomaga. Nancy wzięła swoje narzędzia i zaczęła malować. O, jestem trochę zmęczona. Musi tylko wyciąć litery. Młoda projektantka sama namalowała polewę. Wygląda super. Zamiast wody powinna wypełnić wannę Nutellą. Przyda się moja skrytka ze słodyczami. Chodź! Teraz możesz się wykąpać i coś zjeść. So good. Molly chce się wykąpać, ale nie chce zamoczyć włosów. Możemy zrobić szczepek kąpielowy z paczki Skittles. Pomoże jej. Wytnij koło i zaciśnij brzegi. Teraz jej włosy się nie zamoczą. Molly poszła do łazienki. Smoothie jagodowe. Teraz muszę uczesać włosy. Co? A, pomocy! To straszny pająk! Upuściła swój napój. Teraz całe moje ubranie jest mokre. Muszę iść pod prysznic. Pomoże mi mój czepek. Ale super! Moje włosy nadal wyglądają świetnie. Zrób toster z liliowego papieru piankowego. Wytnij otwory na chleb i ukształtuj boki. Dodaj tekturową rączkę. Złóż urządzenie i pokryj bezbarwnym lakierem do paznokci. Mały sznurek ozdobi łączenia, a koraliki zostają przyciskami i nóżkami. Miękkie kromki chleba szybko zmieniają się w chrupiące tosty. To idealne śniadanie. Oj, ten chleb już chyba nie jest jadalny. Wyrzucę go i wezmę świeży. Przez chwilę się rozproszyła. I tosty się przypaliły. Prawie spowodowałam pożar. Muszę spróbować jeszcze raz. Wypełnij szklane butelki mlekiem. Drewniany szpikulec zamienia się w błyszczącą słomkę.
Z nią fajnie jej jest pić. Nutella jest taka słodka. Potrzebuję do niej trochę mleka. Jest jeszcze troszkę w lodówce. Nancy nalała szklankę mleka. Dodała swoją ulubioną słomkę i cieszyła się smakiem. Ale chcę więcej Nutelli. Dodaj Nutellę do mleka i wymieszaj, żeby zrobić słodki koktajl mleczny. Jestem świetną kucharką. Pomaluj pojemnik czerwoną perłową akrylową farbą. Teraz jest na nim tęcza. Paczka Skittles rusza na pomoc. Pokryj wannę cukierkami i dodaj rozpoznawalne logo. Zamocuj kran i pokrętła. To idealna wanna dla kogoś, kto kocha słodycze. Molly zobaczyła sklep z wannami, gdy była na spacerze. Muszę znaleźć coś ładnego dla siebie. Nie mogę wybrać. Jest ich tutaj bardzo dużo. Jedna dla lalek, które lubią ostre jedzenie. Inna wygląda za drogo. Nie tego szukam. Muszę coś wymyślić. Oto wanna moich marzeń. Jest idealna. Nie mogłabym być bardziej szczęśliwa. To niesamowite. Pracownica sklepu zauważa dziwną klientkę. Co pani robi? Spokojnie, chcę ją kupić. I Molly kupiła wannę. Niecodziennie spotyka się takich klientów. Goodbye. O, nic nie widzę. Bum! Na jej drodze staje szafa. Ale to nic. Molly się nie poddaje. Auć! Powinna ją przestawić. Ale wszystko się udało. Wanna jest na miejscu. Po takim zakupie muszę zmienić wystrój tego pokoju. Po chwili ściany są jasne, podłoga kolorowa i wszystko jest pokryte skittlesami. Dodaj skittlesy do kąpieli. W końcu można się zrelaksować. Wytnij kawałek styropianu na boomboxa. Pokryj papierem piankowym. Brokatowe detale sprawią, że będzie wyglądał słodko. Dwa głośniki pokryj siateczką. Zainstaluj i okryj łączenia sznurkiem. Dzięki miękkiej rączce będzie łatwo je przenieść. A antena będzie odbierała sygnał radiowy. Molly ma świetny humor. Nie chce siedzieć w zupełnej ciszy. Włączę moją ulubioną muzykę. Zaczyna się przedstawienie. Gwiazda Skittles wchodzi na scenę. Śpiewanie do szczotki jako mikrofonu? Co za różnica, gdy się dobrze bawisz. Molly weszła do wanny i poczuła się jak prawdziwa gwiazda. Użyj mieszadeł do kawy, żeby zrobić trzy elementy. Pomaluj je i ramę na biało. Po bokach zainstaluj złote rączki. Plastikowa podstawa jest stylowa i stabilna. Teraz Nancy ma fajną tacę, na której może postawić swoje rzeczy. Nancy bawi się z misiem. Nagle dzwoni dzwonek do drzwi. O, to taca, którą zamówiłam. Ale fajnie. Ojej, jest jeszcze fajniejsza niż sobie wyobrażałam. Nancy spełnia swoje marzenia. Następna kąpiel będzie zupełnie inna. Potrzebujesz Nutelli? Przyda ci się przekąska. Nancy zastawiła tacę. Idealnie pasuje do reszty łazienki. I jest taka wygodna. Teraz możesz odpoczywać w kąpieli i zjeść croissanta z Nutellą. O tak! Oto nowy filmik od Lalilu. Tablet nie wpadnie ci do wody. Mój ulubiony kanał na YouTubie. Płatki na oczy z krakersów. Życie jest piękne. Molly przyniosła dużo patyczków. Chcesz zająć się sztuką? Mamy dla ciebie sztalugi. Zrób sztalugę z mieszadeł do kawy. Na tych półkach możesz trzymać przybory malarskie. Na nich już jest obraz. Ktoś stworzył tu arcydzieło. Molly siedzi w parku i pije smoothie. Nie każdego dnia widać tęczę. To idealna pogoda do malowania. Pędzle, farby, sztalugi i inspiracja. To wszystko, czego potrzebuje młody artysta. Ta tęcza wygląda realistycznie. Farba wyschła na słońcu. Teraz możemy zabrać dzieło do domu.
Odrysuj elementy na miękkim, puszystym materiale. Zszyj kawałki, żeby zrobić ciepły szlafrok. Nowy szlafrok Nancy ogrzeje ją po prysznicu. Może trochę Nutelli? Tak, bardzo potrzebujemy kieszonek. Nancy nie może oderwać wzroku od tabletu. Czas wracać do prawdziwego świata. O, nie zauważyłam, co się tutaj dzieje. Czas posprzątać. Musiała się napracować, żeby posprzątać swój pokój. Po takiej pracy muszę iść pod prysznic. Gdzie jest mój ulubiony szlafrok? Nutella będzie musiała poczekać. Niedługo wrócę. Nancy wzięła prysznic, wysuszyła się ręcznikiem i założyła miękki szlafrok. Słyszałam, że Nutella jest bardzo dobra na skórę. Rezultat jest wspaniały. Dodaj zacieki kleju na gorąco do silikonowej foremki. Przytnij do kształtu lustra. O, czy to sople? Nie, to tylko Nutella. Posypka, kawałki czekolady, babeczki i krakersy. To lustro jest takie słodkie. Wiemy, komu się spodoba. Nancy każdego dnia je dużo słodyczy. Dziewczyna wszystkich karmi, nawet swojego pluszowego misia. Ale on nie jest głodny. Nie może naraz jeść tyle słodyczy. Co by tu porobić? Mogę zrobić słodkiego aniołka. O, nie czuję się za dobrze. Co tu napisali? Mówią, żeby spojrzeć w lustro. O, co z nim jest? Słodkie zacieki, cukierki? Czy ja to sobie wyobraziłam? Nancy spojrzała do tyłu. Jej sofa jest zrobiona ze słodyczy. Niemożliwe. O, już lepiej. Co? Dwa misie. Ojej. Nancy zemdlała. Gdy się obudziła, starała się o tym zapomnieć. Złudzenie zniknęło. Ale fajnie. W domu znowu jest normalnie. Chyba muszę jeść mniej słodyczy. Najwyraźniej cukier nie jest dla mnie dobry. Jakie słodycze i desery lubisz? Napisz w komentarzu i daj łapkę w górę. Subskrybuj Lalilu, żeby zobaczyć najlepsze pomysły dla lalek.